To dla mnie ogromna przyjemność przywitać wszystkich na zakończeniu Akademii Programowania Wirtualnej Polski i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. To, co wyróżnia wirtualną Polskę, to z pewnością pasja, otwartość i możliwość działania. To z pewnością też to, że możemy dzielić się wiedzą, jak zresztą mogliśmy wszyscy widzieć w trakcie Akademii Programowania, którą zrobiliśmy wraz z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych. Bardzo chcieliśmy, żeby to nie była taka kolejna szkoła, gdzie przychodzi tutaj jakiś menadżer, troszkę może znudzony, zblazowany, po prostu klepie slajdy z PowerPointa, a na koniec każe studentom napisać kartkówkę. Naprawdę poważnie do tego podeszliśmy, zastanawialiśmy się, co mogłoby być takiego, żeby z jednej strony pokazać to, z czego w zasadzie my jesteśmy bardzo dumni, bo kilkanaście lat temu postawiliśmy na w sumie wtedy nieznany język programowania, jakim jest Go. No i jak to opowiedzieć studentom, którzy zaczynają swoją przygodę z programowaniem? No jak to opowiedzieć, żeby nie wyjść trochę też na takich boomerów? Tutaj mądre głowy wymyśliły, żebyśmy ze studentami zagrali w taką grę. Studenci dostali serwer, do którego mieli się podłączyć swoimi klientami, no i za pomocą tego serwera zagrać w grę ze sobą, czyli de facto taki klasyczny multiplayer. Zaczynali od zera. Nie będę ukrywał, że nasi wykładowcy, których kreatywność nie zna granic, również zostawili tam kilka pułapek, które wspólnie ze studentami w toku kolejnych zajęć rozwiązywali. To jest pierwszy etap, który kończymy dzisiaj. Z tego co wiem, bo jesteśmy też bardzo blisko tutaj z uczelnią w rozmowach, nie ostatnia nasza wspólna przygoda. My się już zastanawiamy, co kolejnej grupie studentów przygotować. Trzymam kciuki i bardzo dziękuję, że mogliśmy być tego częścią. Przez ostatnie parę miesięcy uczestniczyłem w kursie Akademia Programowania Wirtualnej Polski ze współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych. Na kursie uczyliśmy się programować w języku Golang, uczyliśmy się również zarządzania projektami oraz komunikacji w zespole. Wyróżniało ten kurs przede wszystkim atmosfera oraz nauka poprzez zabawę. Uważam, że każda chwila spędzona z tym kursem była tego warta i szczerze mogę go polecić każdemu, kto byłby nim zainteresowany. Współpraca, która łączy biznes i naukę, jak w tym przypadku, jest dla nas szczególnie ważna, jest szczególnie interesująca, ponieważ uczy naszych studentów reagować na potrzeby rynku oraz odpowiadać wyzwaniom dzisiejszego świata. Nasza Akademia cieszyła się dużą popularnością i jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni ze strony WP, jak i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnej edycji.